Cześć kochani, witam Was w Ulubieńcach Września. Tym razem pokażę Wam kosmetyki, które sprawdziły mi się w tym miesiącu. To nie ma naprawdę nic nadzwyczajnego, są to produkty, które cały czas używam, które mi się naprawdę dobrze sprawują. Także zacznę od mojego ulubieńca, czyli wody termalnej Uriage. Jest to produkt, który świetnie sprawdza się w przypadku cer tłusty czy mieszany, ponieważ regularne nawilżanie naszej twarzy sprawia, że ona się mniej przetłuszcza, mniej wydziela sebum, także ogromnie Wam polecam. Jest to naprawdę tania woda, ponieważ 150 ml kosztuje w granicach 20 zł, także nie jest to duży wydatek, a naprawdę jest to ulga naszej skóry, także serdecznie Wam polecam tą firmę, ponieważ jest to jedna z nielicznych wód termalnych, która jest izotoniczna, czyli ona nam zasycha na skórze, natomiast nie wymaga właśnie osuszania właśnie ręcznikiem papierowym czy innymi różnymi podobnymi rzeczami. Także bardzo Wam polecam. Jeśli chodzi o pielęgnację, tutaj przejdę od razu do pielęgnacji ciała. Dove jest to balsam, do którego ja często wracam, akurat może nie do konkretnie tej akurat wersji, chociaż uwielbiam wersję niebieską, ponieważ to jest klasyczny zapach Dove. Bardzo mi się podoba ten zapach. Jest taki naprawdę bardzo fajny, taki mydlany właśnie zapach. I tutaj jest taka lżejsza formuła, czyli ona się szybko wchłania. Także 40 ml zapłaciłam w granicach 14 zł, czyli jest to dobra cena. Tak mniej więcej się sprawują właśnie te balsamy. Bardzo dobrze się wchłania, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, bardzo dobrze nawilża, skóra naprawdę jest nawilżona w ciągu dnia, nie czuję jakichś takiego efektu ściągnięcia, czy właśnie takich jakichś takich mniej miłych może oznak właśnie wysuszenia skóry. Także ja Wam bardzo polecam tą serię. Jest jeszcze taka wersja czerwona, która bardziej nawilża, jest taka właśnie do skóry przesuszonej, natomiast to jest do takiej normalnej skóry, takiej na co dzień. I przechodzę do pielęgnacji włosów, ponieważ tutaj się pojawi mało ulubieńców. Takim nowym produktem to jest Pantene, to jest właśnie lekka odżywka do włosów cienkich i przetłuszczających się. Ja włosów cienkich i przetłuszczających się nie mam, natomiast, znaczy mam przetłuszczające się, natomiast nie mam cienkich, ale ona jest rewelacyjna, ponieważ nie obciąża, bardzo ładnie się po niej błyszczą włosy, tak jak widzicie tutaj, no żadnych problemów z nimi jak na razie nie mam. I ja stosuję taką metodę OMO, czyli właśnie najpierw stosuję odżywkę właśnie tą, mimo że ona tutaj ma pewnie jakieś tam, nie wiem, parabeny czy tam coś. Natomiast ja stosuję właśnie jako takie głębokie nawilżenie włosów i później jako taką właśnie odżywkę. Także ona mi się sprawdza zarówno przed myciem, jak i po myciu na 4-5 minut sobie nakładam właśnie taką odżywkę. To jest duża butla. Nie pamiętam, ile kosztowała, ponieważ tak naprawdę wymieniłam się z moją babcią, ponieważ ja jej kiedyś sprawiałam tą odżywkę, natomiast ona stwierdziła, że nie będzie używać, bo mam bardzo cienkie włosy i ona nie lubi używać właśnie takich odżywek w kremie, więc kupiłam jej jakąś spray, ona mi właśnie tą dała. Natomiast jeśli chodzi o odżywki w sprayu, to cały czas Wam polecam szaumę, krem i olejek właśnie z, tutaj jest akurat formuła z olejkiem arganowym. To jest do włosów rozwijających się. Ja bardzo gęsto pryskam swoje końcówki, które jak na razie są nadal w dobrej formie, natomiast no, wypadałoby też iść do fryzjera raz na kiedyś, więc pewnie się niedługo wybiorę. Natomiast jest to lekka, fajna odżywka, bardzo ładnie po niej pachną włosy i też ładny taki blask zdrowy pozostaje, także bardzo Wam polecam ten produkt. Mnie się osobiście sprawdził. Jeśli chodzi o pielęgnację skóry, to tutaj nie mam jakiegoś konkretnego produktu do pielęgnacji twarzy. Bardzo Wam polecam olejek arganowy, ale on się już pojawił w moich ulubieńcach, już nie wiem których, także już go dzisiaj nie pokażę. Natomiast taka pielęgnacja dwa w jednym, czyli jeżeli nie potrzebujecie takiego ekstremalnego nawilżenia skóry, albo nie używacie kremów, tylko od razu używacie kremów BB, to bardzo Wam polecam krem BB nawilżający, regenerujący z E-Naturalne. Jest to produkt, którego zrobiłam recenzję i zrobiłam test na żywo, a także jak się wykonuje ten produkt, więc mam nadzieję, że nie pozostaniecie sami sobie i dacie radę wykonać ten produkt samemu w domu. Jest to taki krem, no, kolor przeraża, tak, więc tutaj nie będę Was straszyć, natomiast on pięknie wygląda na twarzy, zresztą możecie się przekonać właśnie w teście, ponieważ tam rozprowadzą go na twarzy i tam widać, jak on rzeczywiście wygląda, więc to, co jest w opakowaniu, zupełnie nie jest adekwatne do tego, jak to wygląda na twarzy. Także Wam polecam, on się pojawił w moich ulubieńcach, ponieważ go testowałam przez ostatnie 2 tygodnie w celu właśnie zrobienia dla Was recenzji, natomiast on mi na tyle przypadł do gustu, że i tak go będę używać sama dla siebie, także bardzo Wam polecam ten produkt. Nie jest prosty w wykonaniu, to już od razu mówię, natomiast jeżeli cierpliwie do tego podejdziecie i będziecie dodawać delikatnie pigmentów, to uzyskacie odpowiedni dla siebie kolor, oczywiście sprawdzając uprzednio na ręku. Także jeśli chodzi o podkłady, to jeszcze zostały mi dwa produkty. To jest akurat Rimmel Wake Me Up, którego namiętnie naprawdę używałam na początku miesiąca i teraz do niego wróciłam. Sprawdza mi się idealnie, bardzo ładnie wygląda na twarzy. Teraz akurat mam krem BB z Lioeli, także tutaj nie mam akurat tych produktów na twarzy. Natomiast
w połączeniu z mizonem wygląda rewelacyjnie. Przede wszystkim jest to taka warstwa, która pozostaje nam do samego wieczora, czyli w momencie, kiedy miałam jakieś ważne wyjścia, czy właśnie szłam na długo do pracy, to właśnie używałam tych produktów, ponieważ one są niezawodne, mnie się sprawdzały absolutnie super. Jeżeli chodzi o krem ślimaczany z mizona, to Wam zrobię test na żywo, on się pojawi niedługo na moim kanale. Zobaczyliście jego kolor właśnie w podsumowaniu moich kremów BB, także zapraszam Was, podlinkuję Wam ten filmik. Dużo się dzieje ostatnio na moim kanale, także mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj znajdziecie dla siebie. I właśnie między innymi krem BB to jest taki jeden z takich głównych motywów, który się u mnie pojawia, także niedługo zobaczycie test na żywo. A co do Rimmel Wake Me Up, to tutaj została mi troszeczkę odrobina tego podkładu dosłownie, chcę go teraz wykończyć, dopóki moja skóra jeszcze troszeczkę jest muśnięta latem. Natomiast na pewno w zimę sobie kupię numer 100, czyli Ivory, a ten właśnie jest idealny na lato, przynajmniej dla mnie, dla osoby, która się zbytnio nie opala na twarzy, a chce mieć takie właśnie orzeźwienie, ponieważ to jest podkład rozświetlający. Tak jak mizon stanowi bardzo fajną bazę i może troszeczkę jest na mnie za jasny jako sam w sobie, natomiast Rimmel Wake Me Up doskonale się z nim zgrywa, ponieważ mizon ma taką funkcję jakby rozjaśniającą podkład, czyli w momencie, kiedy nałożymy jakiś ciemniejszy podkład, to on się nam stopi i bardzo będzie fajnie wyglądał na naszej twarzy. Jeśli chodzi o kolorówkę, to tutaj za dużo produktów nie mam. Natomiast bardzo często widzieliście u mnie na filmikach ostatnio paletkę ze Slika w kolorze Sugar. Tak ona się prezentuje. Ona ma oczywiście lusterko, więc jest bardzo funkcjonalne. Ja bardzo lubię mieć właśnie takie paletki, w których są lusterka, ponieważ nie za każdym razem sięgamy po lusterko i w momencie, kiedy nakładamy róż, tak właśnie, no ta paletka nam po prostu pomaga. Tak wyglądają kolorki. Ja dzisiaj mam akurat taki delikatny, właśnie taką delikatną brzoskwinkę, natomiast najczęściej używam tego, a z tego rzadko korzystam, ponieważ jest mocny i to wtedy nie podkreślam za bardzo oczu, także ja bardzo lubię podkreślać oczy, więc w tym momencie rzadko korzystam właśnie z tego różu, bo jest bardzo, bardzo dobrze napigmentowany, więc tutaj uważajmy, natomiast są przez to bardzo wydajne, jeżeli oczywiście umiemy się nimi obsługiwać, ponieważ tak jak mówiłam, no te róże są na naprawdę takie dosyć mocne. Ostatnim produktem z kolorówki to jest korektor pod oczy, który naprawdę sprawdza się rewelacyjnie, trzyma naprawdę bardzo się ładnie pod oczami. Jest to akurat Above Beyond Full Coverage Concealer z NYXa w kolorze CJ001 Porcelain. I tak wygląda w słoiczku. Jest to bardzo, bardzo jaśniutki concealer, ale naprawdę świetnie się sprawdza, jeśli chodzi właśnie o okolice pod oczami, bo ją rozjaśnia i właśnie taki stwarza efekt 3D. I na koniec Wasze ulubione tutaj przybory do makijażu, czyli pędzle. Jeden z Real Techniques, drugi z Hakuro, Hakuro H24 i Real Techniques Blush Brush, czyli pędzel do różu i pędzel do nakładania bronzera, jak i różu. Podobno bardzo fajnie się sprawdza nakładanie podkładu, bo daje taki efekt flawless, natomiast ja jeszcze nie próbowałam, nie mam jakoś odwagi. Po pędzelku takim podobnym z Maestro, którym właśnie próbowałam nałożyć podkład, no nic z tego ciekawego nie wyszło, mi się nie podobał efekt, także na razie Wam polecam do bronzera. Ja akurat dzisiaj nim konturowałam twarz i użyłam właśnie Cool Bronzera z Elfa, który jest naprawdę świetny, bo jest imitacją właśnie drogiego dosyć bronzera z Benefitu Hula. Natomiast no ja jeszcze się go nie dorobiłam, ale może kiedyś sobie sprawię w jakimś tam prezencie. Także H24 jest to bardzo fajny pędzel do nakładania właśnie bronzera. Jeżeli macie problem właśnie z konturowaniem twarzy, nie czujecie tych kości, albo czujecie, a ewentualnie ich nie widzicie, to właśnie bardzo fajnie on Wam się dopasuje i bardzo fajnie Wam wykonturuje twarz. Także jeśli chodzi o bronzer, to Wam polecam bardzo ten właśnie pędzelek. A ostatnio cały czas używam we wszystkich filmach, które Wam robię z makijażem i sama tak dla siebie codziennie używam właśnie tego Blush Brush. Jest to dosyć duży pędzel, natomiast on świetnie omiata Wam właśnie kości policzkowe, nakładając właśnie delikatne róże. On się bardzo dobrze sprawdza także przy napigmentowanych różach, bo nie nabiera ich dużo, a też bardzo ładnie je właśnie rozprowadza na naszej twarzy. Także nie jest to drogi pędzel, ponieważ kosztuje w granicach 54 zł. Natomiast inwestycja jest, mam nadzieję, że na lata nigdy mi z niego
włosie nie wypadło, on się nie rozpłaszcza, nie jakoś nie rozczapiża. Także bardzo Wam polecam ten pędzelek. No i mówię, inwestycje. Jeżeli chodzi o pędzel Real Techniques, to Wam absolutnie polecam. Obok Hakura to są jedne z takich pędzli, które najbardziej lubię i z których najczęściej korzystam, które są najtrwalsze moim zdaniem. Natomiast gdzieś tam po drodze są pędzle z Lancrome, także to jest moja opinia, ale wszystkie podsumowania i recenzje pędzli znajdziecie właśnie w linkach na dole. Dam Wam oczywiście je wszystkie. I jeśli chodzi o ulubieńców, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobali. Oczywiście też w międzyczasie używam różnych paletek, także zrobię Wam jakieś makijaże. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Na pewno zrobię Wam ten makijaż paletką Au Naturel, która jest bardzo prosty w wykonaniu i ostatnio go wykonuję cały czas. Także mam nadzieję, że film mi się podobał. Oczywiście kciuki w górę, żeby nie było, że w dół. W komentarzach oczywiście ja bardzo lubię swoje zdanie wyrażyć, także bardzo czekam na komentarze. No i oczywiście zapraszam na Facebooka, bo tam wszystko też się dzieje. Tam zawsze będziecie na bieżąco, co kupuję, co się pojawia u mnie. I też takie zdjęcia czasami z życia prywatnego, które po prostu, z którymi się chcę z Wami podzielić. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Hej!